Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. I tak, wam powiem na początku tak, że źle poszedłem do tego miejsca, ponieważ to miejsce wiecie gdzie się znajduje? Nie uwierzycie, a zobaczycie. A się znajduje, oj, powiem wam, że daleko stąd. Ale najpierw wyjdźmy z miasta, tak przede wszystkim, znaczy z tego miejsca. Miasto. No jesteśmy blisko miasta, ale to trochę, no jeszcze trochę daleko, no blisko do tego miasta, niedaleko, dobra. I tak, dzisiaj może zakończymy to zagadkę, ale. Jest jeden problem, ponieważ trzeba pójść tam, znaleźć jakąś studnię w Piruny, jakoś, nie wiem, jakoś badziewno. Ale cóż, damy radę, spokojnie. Wow, panie! Czy ty kurde jaja zrobił za mnie? What the fuck, co to dziś, co to było? Kurde, lagujak, nie wiem co. Ojej. No niestety, kurde. Pewnie mam mało... Znaczy, pamięci RAM mam mało, dużo mam, co nie, ale mi chodzi o te zasoby, jakie mam tam. Jeszcze tam przeglądarkę mam uruchomioną, ale dobra, nieważne. Kurde, nie laguj się, proszę, miła, proszę. Zara, którędy to... Zamknijcie się. A, tędy, dobra, okej. Przyznam się wam, że oglądałem ten ostatni, znaczy... oglądałem jak dojść... Czekajcie, dobrze idziemy. Okej. Oglądałem właśnie u tego, jeszcze raz powiem u tego Temera, czy jak mu tam. Ponieważ pierwszy raz widzę taką misję, która jest na zagadki. Wiecie? Bo w jedynce, jak pamiętam, nie było żadnych takich misji. Ale tu jednak już zrobili, powiem wam. Jednak już zrobili tutaj, w tej części. Myślałem, że nie będzie takich misji, ale kto wie. No ale cóż, zobaczymy jeszcze jak tam będzie w Wiedźminie Trójce, co nie moi drodzy. O, będzie, no i znowu, ja pierdziele, nie laguj się, proszę cię. Najlepiej to kurde mieć, kurde nie wiem, PS4 i z PS4 nagrywać, byśmy mieli, znaczy ja bym miał te 30 pewnie klatek, te, znaczy 30 klatek na sekundę stałe pewnie, bo tutaj mam czasami powiem wam 60 a 30, wiecie. No ale ludzkie oko nie widzi tej takiej różnicy, wiecie, tam widziałem kiedyś taki komentarz, czy jakoś tak, nie wiem, mniejsza z tym, ale właśnie oko nie widzi takiej różnicy. A czekajcie, sobie jeszcze przeczytam ten wskazówkę to, wiecie, zaraz. Żebym się nie pomylił, wiecie, przejdź pod bramo. Okej, dobra. Okej, tu musimy spotkać, znaczy zobaczymy taką... No ja pierdziele, co jest? Co jest dzisiaj? No what the fuck? Czekajcie, bramę, znaczy takie... czekajcie, coś ominąłem chyba. Czekajcie, bo ja tego nie widziałem za bardzo. Aha, dobra, jest, mamy, widzicie? To są takie te mury właśnie, te, znaczy jak to było tam w tym... W tym takim mini list. Przejdź pod bramą właśnie, to jest taka brama tak jakby, jak z obłoków. No mamy tą, takie coś, takie z murów, no mury. Idziemy dalej i to jest pewnie, i to jest tam jak wychodziliśmy z tego, jak robiłem tę misję, to chyba było dwa odcinki temu chyba. Nie wiem, mniejsza z tym. Dwa odcinki chyba temu, albo trzy, nie wiem. Co tam, tak nazywałem ten odcinek chyba, oglądanie snów, czy jakoś tak? I tam właśnie będziemy wychodzić i spotkamy właśnie tam taki wielki kamień, wiecie? I tam jest kufer. I tam trzeba będzie wziąć te rzeczy w tym kufrze. Czy jakoś tak? I dalej trzeba będzie wyjść stąd i tam spotkamy na... Tam gdzie są takie rozstaje, tak jakby trochę, można tak powiedzieć. Ja pierdziele, więcej was matka nie miała! O ja pierdziele, oh fuck! Fuck you bitches!
kurde, ale przypomina mi się GTA. Tam tak mówią, kurde, fuck you, fuck you. Wiecie jak to jest, kurde, w GTA. Ja pier... Was chyba po pierwsze nie będę już kończył. Więcej was ojciec rupatka nie miała? What the fuck? Ja pierdziele, nie no. No jeszcze te lagi. Ja pierdziele. No what the fuck, o co kaman? Dlaczego tak mi się to robi dzisiaj? No what the fuck, co jest? Komputer mnie nie znienawidził czy co? Aj, kurde, spierdzielę. Dobra, pięknie, ajajaj. Ale nie, serio, ich jest tu za dużo, powiem wam, szczerze. Wow, wow, wow. Ej, no, ej, no, ej, no, trochę powiem, przesadziliście. Zaraz może nie będą nas gonić. I właśnie to takie rozstaje, widzicie? Trzeba tędy iść. Ale to zaraz wam pokażę. Poczekajcie cierpliwie. I jak wspomniałem, jutro, dzisiaj właśnie nagrywam, to jest 8 października. I jak mówiłem, w sobotę nie będę miał internetu, to będzie 10 października. Fuck you! Zobaczymy jeszcze, wiecie, czy będę miał, czy nie będę miał. Zobaczymy jeszcze, ale jeszcze raz chcę wam mówić o tym, że nie będę miał. Jak widzieliście tego, ten film informacyjny, to właśnie tam mówiłem wam o tym czymś. Nie wiem jeszcze jaki będę miał, nie wiem, bo mi się właśnie, jak wiecie, gwarancja, znaczy nie gwarancja, tylko umowa się kończy właśnie i tam, wiecie, trzeba zmienić jakiś, nie. Bo mam już, powiem wam, 8 dych, trochę, no dużo jest, jak na 10 mega internetu, znaczy szybkości jest 10 mega, ale upload filmów jest, powiem wam, trochę, no mały, wiecie, wolałbym jakiś tam LTE, ale no nie wiem, zobaczymy jeszcze jaki będę miał, jak coś będę tam robił screeny, no i znowu, noż kurde, ale mnie to nie to denerwuje, w piruny. Kurde, lagi, w piruny. Ja chcę mieć stałe 30 FPS-ów. No kurde, zmieniłem przecież szczegółowość na minimalne chociaż. I jeszcze kurde laguje, ja pierdzielę. No jeszcze 3 harpie. Chciałem powiedzieć farpie, ale nie. Nie wiem co jest dzisiaj nie tak z tym komputerem. Nie wiem, nie ogarniam tego. A właśnie, miałem zrobić filma takiego, taki film, o kurde, jeszcze jedna leci, serio. Nie wiem czy ja go będę robił, ten film taki, też można tak powiedzieć, informacyjno, kurde, jedno słowo mi zabrakło, kurde, tak jest. Czekajcie, tu jest, o właśnie, o tutaj. Jak tu wychodziliśmy z tego miejsca, tam gdzie były te harpie Kleino. Tutaj też chyba będą, w tym miejscu. O tu, o, latają tam takie ha. No, fuck. Zaraz mnie coś... Nie, chyba... Ale, ej no. Coś mi tu brakuje, wiecie? Coś mi tu brakuje. Nie wiem czy... A, dobra, okej, dobra, wiem już gdzie to jest, dobra, okej, wiem. To jednak jest tu, tutaj, okej, dobra, mam, okej, fajnie. Okej, mamy ten kufer, fajnie. A właśnie, jeszcze jedno. Ostatni raz mówię, już tak nie będę wam obiecywał. Okej, runiczny klucz mamy i musimy wybierz drogę w prawo zgodnie ze wskazówkami. Co? Baltimora, tak. Dobra. Gdzieś śpi patron rozstajów, to tam gdzie pokazywałem, gdzie jest ta taka kapliczka. Każda droga jest konieczna, lecz środkowa jest bezpieczna. Okej, dobra. Na razie nie czytamy dalej. Okej, idziemy dalej.
Powiem wam, że ta zagadka jest trochę, no... Trochę trudna, bardzo. Bardzo nawet. Bo na początku powiem wam, kurka wodna, nie wiedziałem jak to zrobić, ale teraz już powoli wiem jak to już się zrobi. Jak to zrobić, znaczy. O, tu coś mam, jeszcze jakiś przestęp. No nie! Nie wierzę. Nie wierzę. Właśnie jeszcze nie dokończyłem właśnie w tym odcinku, zaraz wam powiem jeszcze. O właśnie, już sobie przypomniałem słowo. Taki film informacyjno-rocznicowy. Wiecie dlaczego? Ponieważ w piątek, 9 października, jak wiecie, mija rocznica. Już rok na YouTube jestem, ale się cieszę. Powiem wam, że... Albo zrobię tutaj teraz, w tym filmie, wiecie? Nie chcę mi się robić takich oddzielnych kilku filmów, wiecie? Powiem wam, że tak. Bardzo szybko to minęło. Skończyłem przez ten czas, przez ten rok, tak konkretnie. No, prawie rok już. Bo jak będziecie oglądać film, to będzie 9 październik. Pierwszy film to był z Gothica. Jak wiecie, powiem wam, że bardzo mi dobrze wyszedł. Ponieważ, no wiecie, pierwsze filmy zazwyczaj źle wychodzą. Wiecie jak to jest. Ktoś na przykład pierwszy raz na YouTube. No na przykład niektóre kanały to są takie, powiem wam... Nic nie wnikają, nic nie wnikają, po prostu nic. Takie, kurde, bez sensu. Ja dziś oglądałem, znaczy widziałem taki film, znaczy kanał, no film też można powiedzieć, intro do jakichś tam, kurde, memów. Kurde, ludzie, co to ma być, jakieś intro, Boże. Ja nie mogę, kurde, jakieś memy w piruny. Weźcie, to jest, po pierwsze, ten internet teraz, ten, kurde, powiem wam, że schodzi na psy, po prostu schodzi. Wiem, pewnie będziecie za to mnie karać, znaczy hejtować za to, że coś takiego powiedziałem. No ale sami sobie zobaczcie. Niektóre kanały, na przykład takie memy. Po pierwsze, to było chyba 230 dislajków, a kilka chyba lajków, nie wiem. Łapę w górę, a kilka, znaczy kilkanaście, znaczy kilkadziesiąt, tak można powiedzieć, łapek w dół. Powiem wam, że to w ogóle w nic nie wnosi. Po pierwsze, ja tak tyle nie mam tych łapek w dół. Ja mam tak, po pierwsze, powiem wam, że przez ten czas, co zacząłem Wiedźmi, no to tak, powiem, się pojawiały, ale powiem wam, że rzadko się pojawiały łapki w dół. Większość jest w górę. No ale wiem, że niektórym osobom się nie podoba. No wiem. No ale powiem wam, że ja się staram tak jak mogę nagrywać. Tak jak umiem, po pierwsze. No wiem, niektórzy to, powiem wam, profesjonalnie nagrywają, ale nie do końca, nie do końca, ponieważ niektórzy też mają takie hejty, na przykład, nie wiem, nie będę teraz wam wymawiał i samo na przykład, bo on ma jak zwykle, dużo, no ale też ma dużo, no, w górę właśnie, ale jeszcze wrócę do tego pierwszego filmu. Niektórym osobom się bardzo podobało. 15 łapek w górę i 5 w dół. Powiem wam, że bardzo mnie to cieszy. Natomiast to był pierwszy film, w którym było dużo powtarzania się. Co ty kurde chcesz? Aha, dobra, wiem już. Nie skrzyp. Powiedz. Dobra, okej. Okay. Tylko właśnie... Ajajaj. Dobra, fajnie. Aha, bo ja sam ten... Aha, bo ja od początku przechodziłem to, no tak. Prawda. Dobra. Zrobimy sobie to jeszcze raz jednak. Czekajcie, bo tu są... Kilka dróg jest. Ło, czerpanie. Właśnie, zgadzam się z tobą, Geralcie. Zaraz wam jeszcze poopowiadam o tym pierwszym filmie. Filunia. Tylko zajmę się najpierw walką. Okej, dobra. I tak, czekajcie, żebym się nie pomylił teraz. Wybrać najbezpieczniejszą drogę do tego miejsca. No dobra, tylko... Czekajcie, tu mamy tego trolla, znaczy powinniśmy mieć tu trolicę i trolla, ale dobra. Ja tam tego save'a właśnie wczytałem, tego jeszcze wcześniejszego i przechodziłem właśnie, żeby było dobrze.
sam raz. Jest bardzo dobrze i teraz tak. Nie wiem czy to będzie... kurde, nie wiem czy to będzie jeszcze ta walka z tymi gostkami, ale chyba będzie. Tak mi się wydaje, albo i nie. Zaraz wam jeszcze poopowiadam, spokojnie. Nie martwcie się, nie martwcie się. Jeszcze zdążę, spokojnie. Właśnie miałem robić ten film taki informacyjny, ale jednak go nie będę robił tam. Nie chcę mi się za bardzo, tak wiecie. Wolę w takim filmie... Filmy w takim... z gry, powiedzieć tak. Czekajcie, tylko żebym... Nie, to nie tutaj, to nie tutaj. Nie. Bo tu są dwie drogi, co nie? Kurde, nie wiem, która będzie bezpieczniejsza. Kurczę. Aha, dobra, mamy. Dobra, okej, mamy. Tylko nie wiem, czy ktoś mnie goni tam. Czy mi się wydawało. I tu będzie... O, tu jak widzicie są drzwi, ale na razie sobie zróbmy tak. Medytacja i do tak około południa. Ponieważ ja nie chcę robić jak on. No on tak samo tak robił, tylko... Trochę inaczej on tak jakoś tak robił, wiecie? Okej, dobra, i tak. Jak widzicie... O to, coś takiego, taki cień, o tu, co stoję, o tu teraz, o tu, przed tym. To pokazuje, gdzie musimy iść. I tam za tymi zaroślami, tak można powiedzieć, za tymi... No, tym drzewem. I mamy, widzicie, drzwi. Otwieramy je i tu spotkamy właśnie... tego, choraka i dwóch krasnoludów, których... trzeba będzie chyba, nie wiem, zabić chyba? Nie wiem. Zobaczymy. Właśnie co do tego filmu, to powiem wam, że było dużo powtórzeń, na przykład głupi ork i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, powiem wam tak. Od tamtej pory powiem wam, że się bardzo dużo zmieniło. Bo jak nagrywam tego gucika trójkę, on teraz ma wyświetleń około 340, coś takiego, około. Nie? No, powiem wam, że dużo, nawet jak na gucika trójkę to dużo, jak na mój kanał przede wszystkim. No nie, wiem, niektórzy to by mieli już, jakbym tak widzu przyciągał, ale wiecie jak to jest teraz. Niektórzy oglądają tylko tych samych, na przykład, nie wiem, Izaka, Seta, Seto na przykład, Remigiusza Maciaszka, inaczej Roka właśnie, nie wiem, Roya na przykład. Dużo takich by przykładów wymieniać, na przykład Wujka Bohuna i tak dalej, i tak dalej. No, a na takie małe kanały to tak, powiem wam, mało osób wpada, bardzo mało. Niektórzy wpadną, ale to tak obejrzeć tylko. A na przykład łapki w dół nie, łapki w górę nie zostawić na przykład. No wiem jak to jest, ale za to wyświetlenia mi nabijają niektórzy. Nabija się wyświetlenia na przykład, ale też chociaż trochę coś tam... Może napiszę jakiś komentarz, chociaż właśnie, znaczy taki pożyteczny, a nie kurde, tylko jak widzicie na niektórych kanałach, pierwszy, drugi, trzeci, kurde, 105 w pieruny, to jest jakie, powiem wam, upierdliwe, to niektórzy to by dostali... Wiedźminie, poczekaj! Co tu robisz? Śledziłem cię, odkąd pierwszy raz zapytałeś o Baltimora. Raczej śledziliście. Nimi się nie przejmuj, to moi czeladnicy. Mam dla ciebie propozycję. Zanim zajrzysz do skrzyni, pozwolisz jednemu z moich uczniów zabrać notatki Baltimora. Cała reszta jest twoja. Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich zobaczyć? Baltimore zdziwaczał na starość. W skrzyni mogą być dokumenty kompromitujące osoby pełniące ważne funkcje w Vergen. Nie pozwolę, by ktokolwiek je przeczytał. Dlatego jak mówiłem... Czekajcie, bo jak wiem, to chorak zabił tego Baltimora, coś tam, ponieważ nie wiem, czy go żal było, czy co, czy było zazdrosne, o coś, nie wiem. No, nie wiem, kurde, powiem wam, że tych notatek, właśnie nie wiem, czy mu chodzi, żeby notatki mu dać, czy co, nie wiem, ja mu nie dam notatek, ponieważ, no nie, powiem temu Cecilowi Burdonowi, ponieważ, no, że zlecił morderstwo, znaczy, zabił Baltimora, ten chorak, wiecie, morderstwo wykonał, znaczy, nie wykonał, tylko wykonał, no, coś tak, jak można powiedzieć, coś w tym deseń, o.
Ja też mam dla ciebie propozycję. Wynoś się stąd, albo skrócę cię o głowę. Wiedziałem! Chodź tu, kurde. O, ty skurcz! Wow! No kurde, wypuśćcie mnie, ej! No, dobrze, 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 dobrze jest. O kurde, jak ja mam teraz on wydostać? Czekajcie, ja sobie coś takiego porobię. O, ty kurde, dobry jesteś, powiem ci szczerze. O, ty kurde, synek! Ty mnie tu nie wkurzaj, dobrze? Hahaha, dostałeś, kurde. Giń, szmaciarz. O, ty! O, ty kurde, synek! Ty mnie tu nie denerwuj, dobrze? O, wow, my god. O, no. O, nie. Ale żem teraz to, kurde, powiem wam... Ajajaj. Ponieważ on jest tam. Dobra, okej, mamy. Kurde, ale żem zrobił teraz źle. Chyba trochę. Albo i nie, dobrze jest. Dobrze, dobrze, dostał. Dobrze, dostał, dobrze, dobrze jest. Ja się tu trochę, powiem wam, pobawię walkę się. O, o, o. Dobrze jest. Kurde, żebym chociaż dostał trochę żyć, wiecie? Dlatego, że... O, ty... No nie, nie wierzę. No nie. Tylko nie to. Ajajaj. Kurde, znowu złamiłem. Ajajaj. Kurde. Jeszcze nie wiem, czy coś dodawać na ten temat z tego gocika, właśnie o gociku. W tym pierwszym filmie. Spokojnie, będę go jeszcze wznawiał, znaczy wznowię serię z tego, ale dopiero może pewnie... Właśnie mam jeszcze plany, bo jeszcze nie skończyłem innych serii, na przykład jak Call of Juarez, The Evil Within na przykład, jeszcze nie skończyłem, właśnie zapomniałem o tym, no to totalnie... No, pamięć krótką mam, wiecie jak to jest. Zapomniałem po prostu. Jeszcze tam mam Wormsy właśnie do nagrania, jeszcze o tym zapomniałem znowu, oj. Ale nie wiem, czy ja będę kończył te Wormsy. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy będę, czy nie. Ponieważ nie wiem, czy mam chęć do wracania do tych Wormsów, nie wiem. Pewno do godzika mam chęć wrócić, na pewno, na 100%. Najpierw dwójkę sobie skończymy. Nie wiem, ile tak mi jeszcze zajmie to. Pewnie do nowego roku zajmie mnie to. Albo jeszcze dalej, nie wiem. Na pewno jakiś chcę horror nagrać, tak myślę sobie po Wiedźminie, jak skończył. Trójki na pewno jeszcze nie będzie, spokojnie, nie martwcie się, będzie się pojawić tylko dopiero jak może kupię sobie, nie wiem, lepszą kartę graficzną lub procesor, nie wiem, bo karta graficzna może być, nie, tylko czasami powiem wam, takie mam ścinki, to jest spowodowane pewnie procesorem, ale jakby było coś źle, to by coś tam, jakaś była informacja, że twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań na przykład, bo na przykład trzeba mieć chociaż 4 GB na minimalnych, to mam tyle. No 2 giga to jest, tak powiem wam, minimum. Ale bym miał jeszcze lepszą kartę graficzną, nie... No bym miał lepszą może, to chociaż 4 giga albo nie wiem, 6. No i teraz co powiem wam, no... ostatnio widziałem na Allegro, no... Powiem wam, że aż się zdziwiłem, nie wiem, czy są takie karty graficzne. Ona się nazywała, wiem, że to chyba z GeForce'a jest, ale nie jestem pewny, wiecie, do końca. 24 giga aż ma VRAM-u, czy jakoś jak się mówi. I tam było chyba 64 giga RAM-u aż w tych podzespołach tego komputera, znaczy obudowy tam. Wiedźminie, poczekaj! Co tu? Raczej ślimi! Dobra. Ja też... Dlaczego mnie odejmujesz, kurde, w farciarzu ty? Kurde, farciarzu ty! Fuck! O ty kurde, synek! Mnie nie wkurzaj! Dobrze, pięknie! Wow! Nie, proszę cię, nie atakuj mnie! O ty kurde, synek! Ty to masz, kurde, powiem! Ty to masz, kurde!
dostał. Oj, 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 oj. Tego choraka trzeba zabić. Ej, 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 synek. Ty mnie tu, kurde, powiem ci, nie atakuj mnie, dobrze? Bo dostaniesz ode mnie później. Wow, 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 wow. Nie, tylko proszę, nie, 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 nie laguj się. Hehe, pudło. Dobra, jednego prawie już... O, 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 nie, 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 tylko nie to. Nie, mój drogi. O, ty kurde, synek, aj. Aj, 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 nie wiem, czy jeszcze coś dodałeś na ten temat o kociku, nie wiem, jak coś sobie przypomnę w kolejnym odcinku, powiem wam, jak coś, może, bo mogłem robić ten film informacyjny rocznicowy, o rocznicy mojej założenia kanału, no, kanał założyłem 5 października, ale dopiero zacząłem, to było w sobotę, pamiętam, sobota. 9 października, pamiętam to, kurde, aż się, powiem wam, bałem się, ale powoli powiem wam, że mi się to bardzo, bardzo wciągnąłem się w to, ale to fajne jest takie coś nagrywanie, powiem wam, można się podzielić ze swoimi wrażeniami właśnie z gry, można się troszkę powkurzać, co tam już można, no na pewno sobie pogadać, można z... Jak niektórzy mówią z mojej klasy, z monitorem. Śmieszne się wydaje. Ale śmieszne się to wydaje, powiem wam. Ja też mam dla ciebie. Z monitorem gadać. Skrócę cię o głowę. Nie, serio, kurde. Niektórzy to... O, ty kurde, synek. O, dostali chyba... O, chyba troje, ale nie wiem. O, nie, nie, nie. Kurde. Haha, pudło, cwaniaczku. Kurde, tego... Wow. Oczep się. Oczep się ode mnie. Parciarzu ty. O ty, kurde, synek. Ty mnie nie wkurzaj, dobrze? O ty, no nie. Aj. Kurde. Dobra, pokonamy ich pewnie w kolejnym odcinku, albo sobie ich pokonam poza nagraniem przede wszystkim. No cóż, moi drodzy. Chyba tylko tyle mam na ten odcinek naszykowane, powiem wam. No, nie pokonaliśmy ich tak praktycznie dobrze. Prawie bym ich pokonał, ale no... Oni co, powiem wam... Oni mają dwuręczne bronie, a ja mam tylko jednoręczną. To powiem wam, oni mają lepsze, tak jakby, chwyty. Coś takiego można powiedzieć. Tak nazwać. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.